Cześć kochani, dzisiaj chciałem was zabrać na spacer w jakże fajnym miejscu malowniczym. Znajdujemy się około 3 km od Olsztyna, a mianowicie od Wódeku w lesie miejskim. A jednak żółtym znakiem do Jakubowa, czyli do Wódeku, jest 3,8 km. No i tutaj macie rozwidlenie na inne szlaki. Na przykład, jeśli ktoś potrzebuje przejść się do Dobrego Miasta, to tylko 33, do Listy Parka 57. Ujęcia pokażę wam później z drona, bo jest bardzo dużo ludzi. Ja tam nie chciałem nagrywać, bo będą zaraz się gapić, patrzeć, co ja tutaj robię. Teraz podejdziemy tutaj bliżej do krawędzi i zobaczycie, tam w oddali za mną jest rzeka Wadąg, płynie rzeka Wadąg. I ona tutaj w tym miejscu, jak to będzie widać, no prawie widać, łączy się z rzeką Łyną. Podejrzewam, że mało kto z was wie, że jest takie miejsce. Można tu oczywiście dojechać na dwa sposoby. Rowerem, samochodem lub na piechotę. Brzegi są tutaj mega, mega strome, około nie wiem, może 20 metrów mają wysokości. Pamiętam, jak to byłem pierwszy raz, to byłem zachwycony tym miejscem. Teraz jest zielono, praktycznie nic nie widać przez te drzewa, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę wysoko i jest bardzo, bardzo fajnie. Ryby też tu biorą. Wypożyczyć kajaki możecie z wypożyczalni kajaki Olsztynek. Ten pan również sprzedaje drzewka, więc też można kupić tam choinkę, bo zabrakło mi słów. Ja co roku tam jeżdżę i kupuję, dlatego tak wydawało mi się, że jakiś znajomy gość, ale jest znajomy. No, to taka mała reklama. Barwienia bechapowskiego, więc barierka ma wysokość 1,20 m parę, czyli jest zgodna z przepisami BHP. Te barierki są umiejscowione na takim moście łączącym na rzecz Wadąg. No, proszę bardzo. Na sam koniec taka ciekawostka, że jest to szlak Łynostrady. Pamiętacie ten film?
gdzie pokazywałem, jak biegnie łynostrada wzdłuż Łyny w okolicach Kortowa, a biegnie aż tutaj, prawą drogę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj suba, skomentuj, zobaczymy, co się komu podoba albo się nie podoba i generalnie się podoba. Więc pozdrawiam, do następnego razu, do zobaczenia, trzymajcie się, telewizorzy. I subskrybenci. Cześć, pa.